Jestem, proszę Państwa, na konwencie w Warszawie, konwencie Nowej Prawicy i spotkałem mojego ucznia byłego, a obecnie już studenta Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Medialnych w Toruniu, tak dobrze powiedziałem? Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Aha, tak, tak. Kubę, którego uczyłem do matury z matematyki. Jak tam, Kuba, w tej szkole się czujesz? Warunki są świetne. Wszystko pozytywnie. Ojciec Rydzyk bardzo wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Nie tak, jak go przedstawiają w mediach, bo to oczywiście, jak to w mediach, wszystko... Manipulacja. Czyli, tak, tak. Jakie miałeś ciekawe zajęcia? No, dopiero taki początek jest, to jeszcze nie miałem takich szczegółowych. Na razie zapoznawali nas z tym, czego będziemy się uczyć i tak dalej. No chociaż już miałem wczoraj taki może nieprzyjemny, miałem zajęcie z socjologii. No i pan wykładowca dość w ogóle zauważył, że jestem liberałem i mówił, że się różnimy i że ma nadzieję, że mnie zmieni. No ale no, ja takiej nadziei z nim nie podzieliłem. No ale myślę, że będzie fajna okazja do podyskutowania. Mówiłeś, że miałeś chyba jakieś spotkanie z tą Kanadyjką. Tak, z Mary Wagner. Tak. Super spotkanie, zrobiłem sobie nawet zdjęcie z tą panią. To jest taka Kanadyjka, która siedziała prawie 2 lata tak. W więzieniu za obronę życia. Tak, początek. Ona wchodziła do klinik aborcyjnych, tak zwanych klinik aborcyjnych rozdawała róże białe, a w różach była ukryta jakaś informacja, że nie warto tego robić, nie warto zabijać swoje nienarodzone dziecko i że są inne wyjścia, tak, i jakieś ulotki też rozdawała i w ogóle klinika zgłosiła to na policję i w ogóle jest taka, sąd powiedział, że Pani Bóg się myli. Takie zdanie zapamiętałem. Aha. Szczególnie. Pani Bóg się myli. To ciekawe, czy Bóg się myli, czy ten sąd się pomylił. Tak, tak, bardzo. Proszę Państwa, nie mamy więcej czasu na udzielanie wywiadu i na przeprowadzanie go, bo muszę gonić na konwent, który, jak Państwo być może widzą, odbywa się w Sejmie, w gmachu Sejmu, w sali kolumnowej. Także jest to takie prorocze trochę zdarzenie, że tutaj w tym Sejmie Nowa Prawica kiedyś obejmie władzę, a na razie mamy tylko swój konwent. Żegnamy Państwa, Kuba i nie magister Zarzycki. Proszę Państwa, pragnę Państwu przedstawić jedną z moich znajomych z Facebooka, prawda? Przedstaw się i powiedz mi nazwisko i imię. Nazywam się Joanna Krzysztofik, jestem członkinią oddziału Stołecznego Kongresu Nowej Prawicy i członkinią koła Nowa Prawica. Witam. Powiedz, co u Ciebie słychać i powiedz, jak się tutaj czujesz na tym marszu i teraz na konwencie. No, czuję się znakomicie, trochę jestem zmęczona, bo to cała nasza impreza, ale cieszę się, że mam do czynienia z ludźmi, którzy podzielają moje poglądy. Dziękuję bardzo i życzę przyjemnych obrad. Owocnych. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki z sali kolumnowej Sejmu. Odbywa się tutaj, ale dokładnie biorąc za chwilę się zacznie konwent Nowej Prawicy. I mam przyjemność być na tym konwencie. Atmosfera jest tutaj gorąca, w sensie dosłownym również, dlatego że mamy globalne ocieplenie. Także, proszę Państwa, wszystko się za chwilkę rozpocznie i zobaczymy, do czego obrady nasze doprowadzą. Powiem Państwu o tym na koniec. Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki z sali kolumnowej Sejmu. Jestem członkiem konwentu zwyczajnego Nowej Prawicy. Tutaj będą za chwilkę obrady. Myślę, że w tym miejscu jeszcze nie filmowałem swoją kamerką, więc dlatego Państwu tą salę w całej okazałości pokażę. I mam nadzieję, że w tym miejscu wielu przedstawicieli naszej partii niedługo będzie zasiadać i będzie decydować o losach naszego państwa, czyli zliberalizujemy go, wprowadzimy pewne zdroworozsądkowe, normalne zasady, które pozwolą państwu żyć w kraju normalnym, a nie takim jak obecnie. Jaki on jest, ten państwo sami dobrze wiedzą, więc tego nie będę tutaj wyjaśniał. Nie ma na to zresztą czasu. Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki, a na Państwa monitorze jest Cyryl Maleszka. Jest to sympatyk Nowej Prawicy, który tłumaczy na rosyjski i na białoruski teksty pana Janusza Korwin-Mikke na Facebooku, prawda? Tak. Powiedz, co sądzisz o tej swojej pracy? Czy ona przyczyni się do tego, że Rosja się zliberalizuje, będzie bardziej konserwatywna, że no i tak samo Białoruś?
A to znaczy, jeżeli gadasz o Rosji, tak? Tak. Jeżeli mówisz o Rosji, czy będzie ona bardziej konserwatywna, to ja chcę powiedzieć, że Rosja zaraz jest konserwatywna odnośnie spraw społecznych takich. To Rosja nadal jest konserwatywna. A jeżeli co powiedzieć do gospodarki, to nie do końca, ale jednak ja uważam, że jest lepiej. To znaczy, że Rosja idzie w prawidłowym kierunku gospodarczym, aniżeli chociażby Unia Europejska. Chociażby nawet wziąć w Rosji ten podatek, to oni mają, oni mają liniowy podatek, a w Unii i w Polsce coraz więcej jest podatek progresywny. Tak. A pamiętasz, ile wynosi podatek dochodowy w Rosji? O, ja bym nie chciał skłamać, ale jak ja pamiętam, to około 13% chyba, nie? Czyli dużo, dużo niżej niż w Unii Europejskiej. Tak, to czy, prawda. Czy ty śledzisz prasę w Polsce na temat Rosji? Tak, ja śledzę, ja czytam interia.pl, jest taka strona. I niezbyt mnie podoba, oczywiście. Oni mają dużo takich artykułów. No na przykład Rosja, niebezpieczeństwa, Rosja tak, Rosja zagrożenie, Putin atakuje to, Putin atakuje tamto. I tak czytasz i robi się wrażenie, że jakbyś ty mieszkał w jakimś obłężonym kraju i ciągle gdzieś Putin spróbuje atakować i gdzieś, nie wiem, wejść, wprowadzić się wojsko. Chociaż to nie jest tak i ja uważam, że to jest sztucznie robione. Z tego powodu, żeby odciągać problemy, które są, ludzie po prostu, ludzie naprawdę prosty człowiek, jak i w Polsce, jak i na Białorusi, jak i na Ukrainie, on ma swoje problemy, on ma dużo swoich problemów, ale przez środki masowego przekazu, często tak się robi, jak i w Polsce, on zapomina o swoich problemach i rozpoczyna myśleć globalnie. A, no tutaj Putin jest winowajcą, no rozumie pan, tak? To przypomina metody z folwarku zwierzęcego, który opisał Orwell. Nie wiem, czy czytałeś tą książkę, folwark zwierzęcy Orwella. Nie, nie. Grzegorza Orwella. On tam po prostu pokazuje, że jak w jakimś miejscu narasta komunizm, to musi być jakiś wróg zewnętrzny. I dzięki temu te władze wewnątrz się czują pewnie, no bo jak jest wróg zewnętrzny, no to oni są wtedy bardzo potrzebni, no bo oni bronią przed tym wrogiem zewnętrznym. No tak. I teraz Putin gra taką rolę. A ja pamiętam jeszcze z czasów komunizmu, tak z lat 60-tych to mało pamiętam, ale 70-tych, 80-tych to też była taka propaganda, że kraje zachodnie na nas napadną, na Polskę. Na tą socjalistyczną Polskę napadnie Reagan, napadnie Willy Brandt i tak dalej. Jasne. I teraz to się wszystko przyniosło na drugą stronę. Właśnie mnie ciekawe było, ja dzisiaj też brałem udział w Marszu Wolności i Suwerenności. I właśnie mnie było ciekawe się dowiedzieć o tym, że Kongres Nowej Prawicy, on był kiedyś takie sądzenie i taka opinia była, że on jest proamerykański, później był proniemiecki, a zaraz on jest prorosyjski. I to po prostu naprawdę nie wiedziałem o tym, że kiedyś był jeszcze i proamerykański, a kiedyś jeszcze i proniemiecki. No to pokazuje po prostu to, co władza spróbuje zrobić. Ona spróbuje zrobić z KNP takiego wroga, który nie spróbują postawić, który nie stoi na interesach Polski. A jednak ja uważam, że to jest jedyna partia, która stoi i popiera te interesy Polski. Tak, bo my chcemy po prostu normalności. Jeżeli w państwie będzie normalność, to państwo będzie bogate. No, czyli automatycznie prowadzimy politykę propolską. Z tym, że ta propolska polityka zastosowana w innych państwach, czyli na przykład w Unii Europejskiej czy w Rosji, ona też tam da dobre rezultaty. Tak. Bo ludzie w różnych państwach są mniej więcej tacy sami. Ludzie dbają o swoje rodziny, chcą mieć jakiś swój własny interes, chcą, żeby państwo się nie wtrącało do ich spraw. I tak chcą normalni ludzie. Natomiast jest pewna wąska warstwa biurokratów, która chce się w te sprawy wtrącać. Chce ludziom narzucać coś. Tak, no ja i problem jest taki, żeby się spod tej warstwy wyzwolić. I ja myślę, że tutaj
to jest takie prorocze miejsce, że jesteśmy w Sejmie, proroczy fakt, że mamy tą nasz konwent tutaj w Sejmie, że my w tym Sejmie, nowa prawica, po prostu zajmie miejsca w ławach sejmowych i my będziemy zmieniać ten nasz kraj na lepsze. Ja mam nadzieję taką też. Mam nadzieję i ja bardzo kibicuję kongresu nowej prawicy i bardzo lubię pana Janusza Korwin-Mikke. Bo dzięki niemu też tutaj mogę się na ten konwent dostać. To prawda, tak. Tak. Dziękuję bardzo, no i życzę ci, żeby obrady tego konwentu spotkały się ze swoim uznaniem. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem bardzo radosny z tego powodu, że ja tutaj jestem w Sejmie i że to, że jestem razem z przyjaciółmi. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. A tutaj, proszę Państwa, twórcze wykorzystanie stojących w sali kolumnowej kandelabrów. Myślę, że jeszcze nigdy tak celowo nie były wykorzystywane w pracy parlamentu. Panie pośle, chciałem zapytać, mam taką koncepcję wysłania na Marsa burmistrza i starosty Staszowa. Czy w związku z tym jakieś dotacje unijne nie należałyby się naszej gminie? Wczoraj Sejm, Komisja Finansów uchwaliła przeznaczenie 10 milionów złotych na budżet Polskiej Agencji Kosmicznej jeszcze na ten rok. Nie wiem, czy te 10 milionów złotych wystarczy, żeby wasze władze gminy wysłać na Marsa, ale jeżeli to wystarczy, to będę wspierał wniosek, by byli oni pierwszymi Polakami, którzy polecą oglądać Czerwoną Planetę. Panie pośle, bardzo dziękuję i trzymam za słowo. Dziękuję. Proszę Państwa, na ekranie widzą Państwo burmistrza z Kamienia Pomorskiego, sławnego pana, który tam wielkie reformy w Kamieniu Pomorskim prowadził. I ja chciałbym zapytać pana, żeby pan poradził mi, jak być dobrym burmistrzem w takim niedużym miasteczku jak Kamień Pomorski, czyli w Staszowie. Bo ja kandyduję właśnie na tego burmistrza. Trzeba poczuć się, jak bylibyśmy prezesami czy dyrektorami firmy i mielibyśmy przed sobą walne zebranie załogi i powiedzieć temu walnemu zebraniu załogi: proszę Państwa, czy chcecie, żebym jako nowy prezes czy dyrektor zaczynał od sadzenia kwiatków czy rabatków, od malowania płotu, czy od naprawienia naszego gospodarstwa? Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. A teraz, proszę Państwa, jako przyszły burmistrz Staszowa filmuję się na tle takiego wielkiego foyer sejmowego. Tutaj być może czasami będę musiał antyszambrować, czyli krótko mówiąc zgłaszać się po jakąś pomoc do posłów z Nowej Prawicy, którzy coś dla naszego miasteczka będą w stanie uczynić. Ponieważ kończy mi się już bateria w kamerce, muszę niestety się z Państwem żegnać. Nie mam minister Zarzycki, żegnam Państwa z Sejmu. Proszę Państwa, tylko jedna uwaga, że jak Państwo zauważyli, w Sejmie dzisiaj nie panuje ciemnota, tylko panuje nowa prawica. Dobry wieczór Państwu, pan Michał Marusik, nasz europoseł nowej prawicy w Parlamencie Europejskim. Ja chciałem zapytać pana europosła o jego wrażenia z tego ludowego ciała, którego, jak sądzę, niezbyt lubi, dlatego że wiadomo, jest monarchistą, więc sprawa jest jasna. No to ciało jest na tyle ludowe, na ile ludowe jest nasze państwo i na ile ludowa była Polska Ludowa. Lud nie ma nic do powiedzenia. My tam sobie w kilku możemy machać rękami, nogami i czymkolwiek jeszcze, i uszami. To nie ma żadnego znaczenia. Gdzieś tam głęboko zaszyte, głównie w Komisji Europejskiej, jakieś układy polityczne zawierają porozumienia i realizują swoje plany w sposób zupełnie swobodny, bo mają liczebność wielkich partii, które na komendę podnoszą ręce i robią co chcą. No więc jesteśmy absolutnie bezsilni i tak działa ta demokracja, jak i w polskim parlamencie, tak samo i działa w Brukseli. Lud nie ma nic do powiedzenia, jest absolutnie manipulowany, natomiast duży jest koszt tego parawanu, który ukrywa prawdę. Strasznie dużo kosztuje ten cały aparat biurokratyczny i to stwarzanie pozorów demokracji. Ja mówiąc słowo ludowe, oczywiście było o wielkim cudzysłowie, bo dla mnie coś ludowe to jest... Jeżeli lud ma z tym coś do czynienia, to płaci za koszty. Tak. Płaci ogromne koszty, tam jest przerażająco drogie wszystko. Straszna ilość ludzi pracuje o świtu do nocy, a czasami i po nocach. A ogromna ilość biur, cały aparat biurokratyczny, to kosztuje straszne pieniądze, ogromne. Te same decyzje można byłoby podjąć za darmo w parę osób i miałyby one ten sam skutek. Na nieszczęście większość z tych decyzji jest szkodliwa dla wszystkich krajów, których one dotyczą. I to jest gorsze niż koszty funkcjonowania biurokracji.
czy oprócz czterech naszych europosłów, nowej prawicy, są tam rozsądni ludzie o poglądach zbliżonych do nas? W tej kadencji jest dosyć dużo, bo oprócz 50 niezależnych z nami razem rozsądnie głosuje mniej więcej około 200 osób. To już jest dużo. To jest euroentuzjaści nie spodziewali się, że tak duża doza rozsądku politycznego przedostanie się na forum Parlamentu Europejskiego. Jakie jest pana zdanie? Czy ta grupa, dosyć spora jednak osób, powinna ten parlament reformować, czy po prostu rozwiązać? Nie, on jest nie do zreformowania, bo on ma błędnie zdefiniowane cele. Ich celem jest po prostu pasożytowanie na narodach Europy, bo jeszcze jest co ludziom zabrać, więc zabierają i to jest zmarnotrawione przez biurokrację i przez nadzór biurokratyczny, który paraliżuje taką swobodę działań gospodarczych, zatrzymując rozwój Europy. Z tego po prostu można tylko wyjść i rozwijać się normalnie, ignorując sobie działania tej biurokracji. W takim razie tego sobie życzmy i na tym nasz wywiad zakończymy. I sobie, i Polakom, tak, i Polsce życzmy, tak, żeby się z tego eurobajzlu wydostać jak najszybciej. No i innym uciemiężonym narodom też oczywiście. Ale niech oni się martwią o siebie. Ale słusznie, zamartwić się słusznie o siebie, bo jak my walczymy o wolność naszą i waszą, to ktoś inny wolność czasami ma, a my jakoś nie umiemy się przebić. Zatroszczmy się o siebie, a inni niech się martwią, chcą mieć bałagan. Może tam są masochiści i to lubią na przykład. To im nie przeszkadzają. Zadbajmy o Polskę i o polskie społeczeństwo, polski naród, o polskie państwo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w przeciwieństwie do mojego miasteczka, w którym panuje ciemnota, jak Państwo widzą, Sejm jest dzisiaj rozświetlony. W Sejmie absolutnie ciemnota nie panuje. W Sejmie dzisiaj panuje nowa prawica, która ma tutaj konwent. Jak Państwo może teraz dojrzą, dzięki moim niewprawnym ruchom, bo trzymam kamerkę w jednej ręce, a mówię do Państwa, no nie drugą ręką, ale staram się komentować to, co Państwo widzą na ekranie. Także cały Sejm jest nasz. Dzisiaj dzięki posłowi Wittlerowi, który nam tą możliwość udostępnił. Dzisiaj nowa prawica w Sejmie dominuje i ten Sejm rozświetla blaskiem swoich poglądów, które mogą zmienić nasze państwo, nasz kraj, naszą ojczyznę na lepsze. Proszę Państwa, mój były uczeń, a obecnie student szkoły. Powiedz, jak się nazywa, pełna nazwa tej szkoły? Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Prowadzi ją ojciec Rydzyk, znaczy założył ją ojciec Rydzyk. Kto jest w tej chwili rektorem tej szkoły? Rektorem jest, no nie pamiętam nazwiska, ale to jest ksiądz. Szkoła oceniasz jako dobrą? Tak, pozytywnie. Aczkolwiek tutaj dyskutowaliśmy o różnych aspektach pewnych światopoglądowych spraw dotyczących polityki tej bieżącej. I ekonomii można powiedzieć. I ekonomii, no to tam my mamy troszkę inne poglądy w niektórych sprawach. Ale powiedz, czy to nie jest frapujące, że jesteś uczniem pochodzącym z małej wioski pod Staszowem, prawda? Uczyłeś się w Połańcu, a w tej chwili jesteś tutaj w Sejmie, w Bachu Sejmu, czyli w takim miejscu, no, z którego się rządzi państwem de facto, no bo Sejm to jest ta najwyższa władza w państwie. Co sądzisz o tym? To nie wiem, w ogóle pana pytanie jest niejasne, tak? Tak. Znaczy zmierza do czegoś takiego, że my tutaj jesteśmy na konwencie nowej prawicy, natomiast dobrze byłoby, gdybyśmy w tym miejscu byli wybrani głosami naszych wyborców i mogli przeprowadzać nasze reformy tutaj. Tak. I głosować za tym, żeby zlikwidować podatek dochodowy, żeby likwidować ZUS. Oczywiście likwidować ZUS nie dla tych, którzy już płacili na ten ZUS, tylko dla młodych osób. Natomiast wypłacać emerytury dalej tym, którzy już tam wpłacali przez dziesiątki lat. Trzeba dotrzymywać. Tak, trzeba dotrzymywać. No i po prostu wprowadzać normalny system polityczny, normalny system prawny, ekonomiczny i tak dalej. Prawda? Dobrze, gdybyśmy tutaj byli. A na razie dobrze, że chociaż możemy tutaj taki konwent zrobić, czyli taki nasz jakby zjazd. Dzięki naszemu posłowi, tak? Wittlerowi. Tak, bo ja się pytałem, czy każde ugrupowanie, na przykład społeczne, czy jakaś stowarzyszenie mogłoby sobie tak salę wynająć tutaj kolumnową, to powiedział, że nie. To musi zgłosić poseł i wtedy, jak tam dobrze uargumentuje, no i jest możliwość, to wtedy się to zrobi. Warunki są, proszę Państwa, tutaj bardzo dobre, bo wnętrza są wspaniałe. Naprawdę no Sejm ma taką wygląd, naprawdę ma parlamentarny, że tak powiem. Tak, tak. Daje powagi temu wydarzeniu. Tak, no natomiast nas jest tutaj dużo, bo nas jest tutaj około 400 osób, więc jest trochę ciasno i trochę nawet duszno, bym powiedział, wręcz. Ale po prostu ta sala nie jest przystosowana do no, tak licznego zjazdu naszej partii, jak my tutaj stanowimy. No,
W takim razie Kuba, powodzenia na studiach i cieszę się, że z moim uczniem mogę przeprowadzać wywiad w Sejmie. Dziękuję, pozdrawiam. A teraz znów nie magister Zarzycki. Na tle takiego wielkiego korytarza, długiego korytarza sejmowego, widać tutaj pięknie perspektywę zbieżną. Jako matematyk, jako znawca geometrii rzutowej jestem zauroczony tym widokiem. Panie burmistrzu Staszowa, co słychać u przedstawicieli Staszowa na Marsie? Więc proszę panią, jak pani wie, wysłaliśmy pana burmistrza i pana starostę, pana burmistrza oczywiście poprzedniej kadencji, na Marsa, żeby zrewitalizował tą wymarłą planetę, tą zamarłą, tą planetę, na której nie ma ani zieleni, ani wody w stanie płynnym, ani lasów, ani no niczego po prostu nie ma, z wyjątkiem zestalonego dwutlenku węgla, z wyjątkiem odrobiny wody, która w czapach lodowych jest w postaci lodu. No i proszę państwa, proszę panią, mogę tutaj, może pani swoim widzom, swojej telewizji przekazać tą dobrą wiadomość, że Mars już powoli się zieleni, są już tam wolne lokale do wynajęcia, tak jak podobnie jak w Staszowie, że wszystko przebiega zgodnie z moim planem, również handel międzygalaktyczny też powoli zaczyna się rozwijać. Pierwsze planetoidy przy pomocy lin z wazeliny zostały ściągnięte na Marsa. Wielki wóz jest już prawie że wyremontowany, Wielka Niedźwiedzica jest gotowa do drogi i niedługo te skarby, czyli złote planetoidy, bursztynowe komety, co tam jeszcze, no różne precjoza, które do tej pory walały się po całym kosmosie, będą ściągnięte do Staszowa i będziemy najbogatszym miasteczkiem, no nie tylko w powiecie staszowskim, nie tylko na Ziemi Świętokrzyskiej, ale w ogóle w całym układzie planetarnym, a być może i w całej galaktyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, będę kandydował na burmistrza naszego pięknego miasteczka Staszów i specjalnie tutaj w Sejmie zorganizowałem taką konferencję prasową, gdzie różne media wypytywały się mnie o moje dosyć niezwykłe i daleko idące plany. I ja też na tej telewizji, nie Magister TV, która jest moją własną telewizją, chcę przekazać pewne bardzo istotne informacje. Otóż, proszę Państwa, przewiduję to, że Staszów będzie strasznie bogatym miasteczkiem. Dlaczego? Dlatego, że ogłosimy, jeżeli zostanę burmistrzem, właścicielami, ogłosimy naszą gminę, gminę Staszów, właścicielami całego wszechświata. No z wyjątkiem być może niektórych działek na Księżycu, które są już sprzedane, ale cała reszta jest w zasadzie bezpańska, jest do kupienia. To jest tak jak na Dzikim Zachodzie, że kto pierwszy, ten lepszy, więc ja jako burmistrz ogłoszę, że wszechświat należy do gminy Staszów, do miasta i gminy Staszów. Będzie 3 dni na zgłaszanie jakichś ewentualnie roszczeń ze strony innych gmin lub innych hrabstw, czy nawet innych planet, czy nawet innych gwiazdozbiorów, powiedzmy, to już jest sprawa zupełnie kosmiczna. Jeżeli w ciągu 3 dni żadne roszczenia nie zostaną zgłoszone, no wtedy będziemy prawdziwymi właścicielami wszystkich gwiazd. Proszę Państwa, co prawda nie jest jasne w tej chwili, czy gwiazd jest skończenie, czy nieskończenie wiele. Lepiej byłoby, gdyby było ich nieskończenie wiele, no to wtedy mamy możliwość handlowania w nieskończoność. Natomiast nawet jeżeli jest ich skończenie wiele, to proszę Państwa, są to naprawdę biliony bilionów. Samych galaktyk są na naprawdę miliardy. Samych gromad galaktyk. Tutaj mój kamerzysta, nie wiem czy studiował kiedyś astronomię, znaczy troszkę na astronomii, kręci bo może nie. Więc ty nie wiesz ile jest gromad galaktyk, prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Ja szczerze mówiąc też nie mam zielonego o tym pojęcia, ale to jest do sprawdzenia na Wikipedii. Więc ja sobie to wszystko sprawdzę jako burmistrz Staszowa. I będziemy, proszę Państwa, tymi gwiazdami handlować. Pomysł się wydaje troszkę niestandardowy, no wręcz nawet szalony. No, dlaczego ktoś miałby kupować gwiazdy? No proszę Państwa, no dlaczego? A dlaczego ludzie, bogaci ludzie kupują na przykład diamenty? Co mu po takim diamencie? Ani tego nie zje, ani to nie śpiewa, ani to nie grzeje. No chociaż diament mógłby ogrzać, dlatego że diament to jest po prostu węgiel, a można diament spalić. Ale ciepła z tego jest niewiele. Więc proszę Państwa, są ludzie, którzy się snobują na posiadanie różnych rzeczy, które są cenne i drogie. Więc jeżeli te gwiazdy będą drogie, a będą drogie, proszę Państwa, oczywiście nie w pierwszym etapie, bo początkowo będziemy udzielać wielkich rabatów i wielkich promocji. To ci bogaci Amerykanie, bogaci Chińczycy, bogaci Niemcy, no być może też niektórych bogatszych Polaków będzie stać na to, żeby sobie kupić na własność jakąś gwiazdę. Takie mniejsze gwiazdki, proszę Państwa, to ja planuję sprzedawać naprawdę przy bardzo ogromnym rabacie, być może nawet na kredyt, niezbyt zamożnym ludziom, na przykład jakiś
ubogi student kupi swojej narzeczonej, czy jakiejś tam ukochanej, jakąś gwiazdkę z nieba. To będzie bardzo miły prezent, na przykład walentynkowy. Po co na walentynki na przykład jakieś tam kartki wysyłać, czy jakieś tam kupować róże, czy tulipany, czy tego typu bardzo jakby powszechne, powszednie rzeczy. Kupienie gwiazdy jest rzeczą naprawdę... Będzie to w modzie. Jeżeli tą rzecz wypromujemy, a proszę Państwa, moja głowa jest w tym, żeby to wypromować. Proszę Państwa, ja mam pomysły, które się wydają szalone, ale one są realne. Ja na przykład utrzymywałem się przez wiele miesięcy ze sprzedaży mojego wypowiedzenia z pracy. Takiego wywalonka, tak to nazywałem. No pan dyrektor mojej szkoły, który mnie z niej wywalił, napisał mi takie pismo, że w związku z brakiem kwalifikacji do nauczania jakiegokolwiek przedmiotu w szkole zawiadałem Pana, że w dniu takim, takim coś tam kończy Pan pracę w szkole i tak dalej, i tak dalej. Ja to pisemko najpierw kserowałem po 20 groszy, sprzedawałem po 30. Potem popyt był tak duży, że zacząłem drukować w drukarni, co kosztowało mi wtedy 10 groszy za sztukę i robiłem to już w tysiącach. I proszę Państwa, dzięki temu dorobiłem się skromnego mająteczku, który potem na różne cele społeczne, co prawda zużywałem, kupowałem komputery w szkole, powiesiłem tablicę na część tego pana dyrektora, który mnie ze szkoły wywalił, bo uczyniłem go dyrektorem tysiąclecia. Państwo, którzy są ze Staszowa, to te sprawy wszystkie znają, więc nie muszę ich głębiej wyjaśniać. Natomiast, proszę Państwa, jak zostanę burmistrzem, to niech mi Państwo wierzą, że interes w handlu gwiazdami naprawdę rozkręcimy taki, że gmina Staszów będzie miała dochody potem. Panie kamerzysto, można w tym momencie kanapę wyłączyć, bo to, co miałem do przekazania w tym momencie, zostało już powiedziane. Burmistrzu. Panie burmistrzu, jakie ma pan pomysły na miasto Staszów? Proszę pana, no w mieście Staszów jest sporo różnych problemów, ale jest też sporo aktywów. Moim zdaniem, tak szczerze mówiąc, panie mój kamerzysto, który tutaj trzymasz ten mój sprzęt w swoim ręku, to największym problemem to jest pewna taka tchórzlina, która w Staszowie się rozpowszechniła. Czyli ludzie są, no, krótko mówiąc, dosyć tchórzliwie nastawieni do życia. No przykładowo, jeżeli gromadziłem kandydatów na radnych miasta i gminy Staszów, to mnóstwo osób bało się kandydować. No to jest nieprawdopodobne, ale tak było. Wiele osób mówią, że no kandydowałbym, no ale wiesz, no moja żona pracuje w... I tutaj była wymieniana jakaś instytucja zależna od obecnego pana burmistrza. No i rozumiesz, że ja w takim razie nie mogę kandydować. Ja nie rozumiem dlaczego, no ale tak ta osoba mówiła. Albo jedna osoba nawet zgodziła się kandydować, natomiast za parę godzin był telefon, ale słuchaj, no muszę to wycofać, dlatego że dowiedziałem się właśnie przed chwilą, że moja żona dostała pracę w... I znowu nic z tego nie było. Albo ktoś mi odpowiada, że no słuchaj, nie mogę kandydować, no przecież sam rozumiesz, ja pracuję w szkole. I tak dalej, i tak dalej. Proszę, a znowu tak, inne osoby, takie, które już nie pracują, bo na przykład biorą emeryturę, czyli osoby niezależne w ogóle od pana burmistrza, od żadnych władz, to znowu bały się tego, że się ośmieszą. Na przykład mówiły mi tak, ale proszę pana, no jakże ja mam kandydować, jak ja mam prawie 80 lat. No ludzie się będą ze mnie śmiali, co powiedzą sąsiedzi i tak dalej. I tej osoby nie można było przekonać, że ona zrobi coś dobrego dla miasta, dla swoich wnuków chociażby, dla swoich dzieci, które mieszkają w Staszowie lub do Staszowa przyjeżdżają. Więc no to takie po prostu tchórzostwo, które wynika z takiej tchórzliny, która jest jakoś w Staszowie w aerozolu być może rozpylona. I ja będę starał się tą tchórzlinę z atmosfery Staszowa no, jakoś wyssać, wytępić, no być może jakoś sproszkować i gdzieś zakopać, albo być może wysłać na Marsa, albo w kosmos. Inne problemy to jest brak pracy. Proszę Państwa, na brak pracy to recepta jest taka, żeby dać ludziom pracę. No i proszę Państwa, chociażby ja planuję rozwój bardzo różnych dziedzin handlu. No chociażby. W Staszowie jest sporo takiej wzbogaconej ciemnoty. A wzbogacona ciemnota, proszę Państwa, to tak jak wzbogacony uran, jest rzeczą bardzo cenną. I ta wzbogacona ciemnota na przekrętach, to tak ją nazwijmy, może zostać zapuszkowana. Jak zostanie zapuszkowana, to my te puszki możemy sprzedawać. Może być sklep na przykład z puszkowaną ciemnotą, wzbogaconą na przekrętach. Taką rzecz możemy sprzedawać. Możemy sprzedawać na przykład gaz głupkowy. Gaz głupkowy, który w Staszowie się wydziela w różnych urzędach, to jest też taki gaz rozweselający, taki gaz, który ma różne właściwości, na przykład energetyczne, więc też można by go do jakichś butelek na przykład sprężać, pakować i też sprzedawać. Jak Państwo widzą, mnóstwo rzeczy można w tym naszym zabiedzonym w tej chwili Staszowie zrobić, tak żeby ludzie mieli pracę.
Chyba może to wystarczy. Chyba, że ma pan jakieś jeszcze inne pytania. Nie ma. Tak czy jest? Dobrze, dobrze. Jaki potencjał drzemie w mieszkańcach Staszowa i jak można go wykorzystać? Proszę pana, Staszów ma mieszkańców naprawdę wspaniałych i jest osób wiele, które mają ogromny potencjał. Przykładowo, jest tam taki mieszkaniec, który się nazywa Tomasz Bielecki. To jest człowiek, który jest genialnym reżyserem sztuk teatralnych. Jest też, no, moim zdaniem, wybitnym aktorem, ma wybitny talent śpiewaczy. Ja widziałem kilka jego przedstawień, które on organizował z młodzieżą szkolną, z liceum Luczyńskiego w Staszowie. I był na tak genialnym poziomie, że naprawdę do tej pory, mimo że minęło od tego czasu kilkanaście lat, ja cały czas żyję wspomnieniami tych jego przedstawień. Co jest o tyle cenne, że on zrobił te przedstawienia z amatorami, po prostu z młodzieżą szkolną. Bo nie sztuka jest wyreżyserować jakąś sztukę teatralną, mając profesjonalnych aktorów, którzy przez wiele lat studiowali aktorstwo, potem w różnych teatrach pracowali, czy w filmach grali, a zrobić coś wspaniałego z aktorami, znaczy z młodzieżą, która nie jest po przygotowaniu aktorskim, to jest naprawdę rewelacja i ten człowiek potrafi zrobić na profesjonalnym poziomie przedstawienia z młodzieżą szkolną. No chociażby taki człowiek. Jest tam na przykład magister Skubera, biolog, który potrafi tak znakomicie opowiadać o przyrodzie, o Staszowie, o różnych biologicznych sprawach, że wtedy, kiedy byłem na kilku jego wykładach, no to byłem zauroczony i naprawdę wiele, wiele mógłbym się od niego nauczyć, jakiejś erystyki, jakiejś kultury słowa. Ja jestem nędznym pyłkiem, jeżeli chodzi o moje krasnoludztwo w stosunku do niego i oczywiście jego wiedzy biologicznej. Kogo tam bym jeszcze, proszę Państwa, wymienił? No jest chociażby taki człowiek, który się nazywa Fonfara, Andrzej Fonfara, fizyk, który ma doktorat z fizyki. Jest to człowiek, który, jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, jest znakomitością w naszym miasteczku. Ma pełny doktorat zrobiony na dobrej uczelni krakowskiej. Także ten człowiek potrafiłby naprawdę poprowadzić fizykę na wysokim poziomie. Proszę Państwa, mnie się marzy, i mógłbym tak wymieniać. Naprawdę są świetni nauczyciele nauczania początkowego. Znamy świetnych polonistów, no chociażby tutaj wymienię na przykład Majkę Żmudę, nauczycielkę z liceum Muszyńskiego w Staszowie, która jest znakomitą polonistką, kobietą, która angażuje się w różne społeczne przedsięwzięcia. Ma wielką wiedzę taką humanistyczną. No i ma wspaniałego męża, Wojtka Żmudę, który znowu jest znakomitym germanistą. Ja spędziłem wiele czasu na rozmowach z nimi, na różnych biesiadach, takich wegetariańskich, dlatego że oni są wegetarianinami. I ja wtedy, kiedy jestem u nich też, jestem pełnym wegetarianinem, dlatego że tam nic mięsnego nie podają. I proszę Państwa, to jedzenie jest tak znakomite, że coś przepysznego. No ale tu nie chodzi mi nawet o jedzenie, ale o ich poglądy, o ich wiedzę taką humanistyczną tym razem i chęć do pracy takiej społecznej. Znam znakomitych nauczycieli nauczania początkowego. Ja w takiej szkole podstawowej numer 2 prowadziłem zajęcia dla młodych, zdolnych uczniów, takiej z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. To były osoby, znaczy ci uczniowie byli na tyle zdolni, że po kilku miesiącach nauki wygrywali konkursy ogólnopolskie, matematyczne, tam powiedzmy kwadratura koła, kangur. Jeden z nich jeździł na konkursy międzynarodowe, matematyczne, zajął któreś tam kilkunaste miejsce, no tam 15 chyba w konkursie takim w Paryżu międzynarodowym matematycznym. I w tej szkole jest też bardzo wielu wspaniałych nauczycieli nauczania początkowego oraz innych nauczycieli. No w tym momencie, ponieważ tutaj wzywają nas na obrady, nie będę mógł dalej tego kontynuować, ale generalnie biorąc, proszę Państwa, może tylko jedna jeszcze ważna rzecz, że tutaj wymieniają ludzi z wykształceniem. Ale ja sam jestem nie magistrem, czyli jak Państwo wiedzą, mam wykształcenie niemagisterskie, no, które jedni uważają, że to jest najwyższe wykształcenie, inni uważają, że jest najniższe, to różnie, to bywa. Ale ja generalnie biorąc nie przywiązuję wagi do żadnych papierków. Czyli w Staszowie znam też ludzi na bardzo wysokim poziomie, którzy nie mają wykształcenia wyższego. Na przykład znam znakomitego w Staszowie hobbystę, zbieracza broni, który potrafi tą broń restaurować. On był proszony przez wiele muzeów takich znanych w Polsce do tego, żeby zechciał być ich pracownikiem i zająć się, żeby się zajął zbiorami, które mają te muzea, żeby te zbiory doprowadzać do, no, że tak powiem, pięknego wyglądu. Ale on nie ma zamiaru się ze Staszowa wyprowadzać, więc nic z tego nie wyszło. Tym muzeum oczywiście.
i takich różnych ludzi. No, znamy świetnego szachistę, czyli pana Tomasza Urbanowicza, który jest też znakomitym informatykiem, pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy. Znamy wielu ludzi, którzy zajmują się sportem profesjonalnie. Siatkówka jest na bardzo wysokim poziomie. Tutaj mój kamerzysta, który jest poza Staszowa, może nie wiedzieć tego, ale jest taka para w piłce siatkowej plażowej. Szałankiewicz Kądzioła. No to ten pan Szałankiewicz, młody chłopak, to jest ze Staszowa człowiek. Ja uczyłem jego siostry matematyki w szkole. Mamy też znakomitych siatkarzy, no takich normalnych, że tak powiem, czyli tych parkietowych, którzy no, nie są jeszcze na poziomie może światowym, ale powoli dobijają do czołówki ogólnopolskiej. No i tak dalej, można by jeszcze dużo i dużo mówić, ale już na to raczej w tym momencie nie ma czasu. A tego, proszę Państwa, jeszcze chyba nigdy Państwo nie widzieli, czyli mecz Polska-Niemcy w sali kolumnowej Sejmu. A tutaj logo Nowej Prawicy. Jest przerwa w naszym konwencie, bo trwa liczenie głosów. A nasi na boisku dokonują cudów. Na razie wynik jest 0-0. Panie pośle, chciałem zapytać o taką rzecz, bo ja pragnę zostać burmistrzem mojego miasteczka Staszów i chcę poprzedniego burmistrza, obecnego jeszcze w tej chwili, wysłać razem z panem starostą na Marsa i pan jako europoseł być może zna jakieś normy unijne dotyczące lotów kosmicznych. Czy rakieta, którą wyślemy ich na Marsa, musi spełniać jakieś wyśrubowane normy, tak jak banany, tak jak ślimaki, tak jak wiele, jak wędzona kiełbasa i tak dalej? Życzę panu jak najbardziej z całego serca spełnienia swoich zamierzeń. Natomiast tym wysłaniem na Marsa czarno widzę. Nie przejdzie pan biurokracji unijnej, żeby spełnić te swoje życzenia. Jest tam tyle tej biurokracji, tyle wymagań, tyle zabezpieczeń, że nie sądzę, żeby panu się udało skompletować odpowiedni lot na tego Marsa. I odpowiednie dokumenty, prawda? Z dokumentami w ogóle nie ma co nawet startować. Nie ma co startować. W takim razie rzeczywiście zrobię to, ale w takim razie zupełnie na czarno. Będzie to lot na Marsa na czarno, bo inaczej widzę nie poradzę sobie. Ja myślę, że to jest jedynie słuszna droga, żeby nie pytać się nikogo, tylko zrobić to, co pan zamierza zgodnie z hasłem Volenti non fit in iuria. Na pewno się panu to uda. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A to, proszę państwa, oryginalny widok Warszawy z Sejmu. Chyba rzadko państwo widzieli tego typu obrazeczki. Prawdopodobnie jestem w gmachu Senatu, który jest połączony z gmachem Sejmu i filmuję sobie salę tą plenarną obrad Sejmu i fragmencik Warszawy. Tam jest jakiś wielki biurowiec, ja nawet nie poznaję co to jest, ale tu państwu przybliżę. O, to jest KIA.